Witam Państwa. Chciałabym Państwu pokazać jeszcze raz, jak zrobić ten bardzo, ale to bardzo ciekawy wzór na drutach. Wprawdzie ten wzór znajduje się wśród moich filmików na moim kanale w YouTube, ale ze względu na to, że jakość filmiku była niezbyt dobra i popełniłam jeden błąd, do którego muszę się przyznać. Nie uwzględniłam osób, które dopiero teraz uczą się robić na drutach, stawiają pierwsze kroki i nie zaczęłam tego wzoru od momentu początkowego. Więc na prośbę wielu z Państwa postanowiłam nakręcić ten filmik jeszcze raz, dlatego że ten wzór jest naprawdę prześliczny. Zwłaszcza robiony grubą włóczką na grubych drutach wychodzi niesamowicie piękny szal, czy komin, czy gruba narzuta, czy grube żakiety. Ten wzór jest jak gdyby ażurowy, ale jest nie tylko na robótki letnie, jest również na robótki zimowe. Proszę mi wierzyć, ten wzór użyłam robiąc przepiękny komin i przepiękny szeroki szal. Jest to prawa strona tej naszej robótki. Ja ten wzór nazwałam ukośne łezki. To jest prawa strona naszej robótki, a to jest lewa strona naszej robótki. Jest również bardzo, bardzo ciekawa. Ten wzór jest bardzo prosty, bo składa się z dwóch rzędów, a liczba oczek narzuconych na druty jest parzysta. Jest podzielna przez dwa. Zobaczycie Państwo, jak będziemy robili. Będziemy robili dwa te oczka. Zaczniemy więc robić, ja rozpocznę tą robótkę od momentu początkowego. Więc na druty narzuciłam 16 oczek. Przerobimy sobie teraz dwa rzędy, to są rzędy początkowe, aby mieć podstawę do rozpoczęcia tego naszego wzoru. Więc przerobimy sobie ten pierwszy rząd oczkami prawymi. Zaznaczam, czy te oczka prawe będziemy robili wbijając drut z tyłu robótki, czy z przodu robótki. Oczka prawe nam wyjdą. Każdy z nas ma inny sposób robienia tych oczek. Więc w rzędzie pierwszym przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. To jest nasz pierwszy rząd. Rząd, oczywiście, którego nie uwzględnimy w następnych rzędach. Jest to tylko, to są tylko dwa rzędy początkowe, aby rozpocząć nasz wzorek. Więc w rzędzie drugim przerobimy sobie nasze oczka na lewo. I oczywiście oczko brzegowe, które ja zawsze przerabiam na prawo. Mamy już podstawę do rozpoczęcia naszego wzorku. Więc w jaki sposób to robimy? Ściągamy sobie oczko brzegowe i tak jak mówiłam, będziemy robili te nasze oczka 2-2. Czyli po drugim oczku, proszę spojrzeć, mamy dwa oczka, po drugim oczku wbijamy prawy drut i przeciągamy bardzo luźno tą niteczkę do góry. I następnie przerabiamy sobie te dwa oczka razem na prawo. I robimy sobie dalej. Ponownie po drugim oczku wbijamy drut, prawy drut, przeciągamy włóczkę do góry luźniutko. I następnie przerabiamy sobie dwa oczka razem na prawo. I tak dalej.
Po drugim oczku wbijamy drut, przeciągamy niteczkę i następnie przerabiamy dwa oczka razem na prawo. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty ten wzór. I ponownie, po drugim oczku wbijamy drut, przeciągamy niteczkę i dwa oczka razem. Dwa, dwa robimy ten nasz wzór. Ponownie, po drugim oczku wyciągamy włóczkę i przerabiamy dwa oczka razem na prawo. Ponownie, po drugim oczku przeciągamy niteczkę i dwa oczka razem na prawo. Ponownie, po drugim oczku przeciągamy niteczkę i dwa oczka razem na prawo. I oczko brzegowe. W drugim rzędzie przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na lewo. Ściągamy sobie oczko brzegowe i przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Im grubsza jest włóczka i oczywiście druty, im jest robione bardzo luźno, efekt jest naprawdę niesamowity tego wzoru. Proszę spojrzeć, przerobiliśmy sobie dwa rzędy. Ja z Państwem przerobię jeszcze dwa rzędy z tego względu, że te nasze łezki idą ukośnie, więc aby przerobić, przeciągnąć tą nitkę, wbijamy drut dokładnie po drugim oczku, dokładnie za tą łezką. Tutaj w tym przypadku mamy tą łezkę zaraz po oczku brzegowym, którego nie uwzględniamy. Ale po tej łezce mamy tylko jedno oczko. Więc to oczko z tą łezką, ściągamy oczko brzegowe, proszę spojrzeć, to oczko z tą łezką przerobimy sobie na prawo. I następnie mamy dwa oczka po drugim oczku, tutaj widzicie Państwo, gdzie znajduje się ta łezka, wbijamy drut po łezce. Po drugim oczku oczywiście. Przeciągamy niteczkę, dwa oczka razem na prawo. Ponownie, po drugim oczku, widzicie Państwo, po łezce, wbijamy drut i ponownie przeciągamy niteczkę, dwa oczka razem na prawo. Ponownie, widać gołym okiem tą naszą ukośną łezkę. Przeciągamy niteczkę, dwa oczka razem na prawo. Po drugim oczku po łezce przeciągamy nitkę i dwa oczka razem na prawo. Ponownie przeciągamy niteczkę po drugim oczku, dwa oczka razem na prawo. I ponownie przeciągamy niteczkę po drugim oczku, czyli po łezce i dwa oczka razem na prawo. I tutaj mamy jedno oczko prawe, przerobimy więc to oczko na prawo i oczko brzegowe. W następnym rzędzie przerobimy oczywiście po lewej stronie naszej robótki. Przerobimy sobie wszystkie nasze oczka na lewo. I tak cały czas powtarzamy sobie ten nasz wzór. I proszę mi wierzyć, wyjdzie przepiękny. Przerabiamy sobie wszystkie nasze
oczka na lewo. Proszę spojrzeć, jest gotowy ten nasz wzorek. Tutaj już w następnym rzędzie, proszę spojrzeć, łezkę mamy dokładnie po drugim oczku, pomijając oczywiście oczko brzegowe. I wyjdzie nam taki piękny i niesamowicie ciekawy wzór na drutach. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Proszę subskrybować mój kanał. Mam naprawdę bardzo wiele ciekawych, no i co najważniejsze, prostych wzorów na drut. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie odpowiem, oczywiście w miarę możliwości. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.